Włącz kamerę. Bohaterowie, zwłaszcza Lila i Janek, to są młodzi, zagubieni ludzie, którzy mają problem z nazwaniem wartości, mają problem z zobaczeniem tego, co jest dobre, co jest złe. Trochę im się to zamazało. Całe życie po szkole dzieje się w internecie. Jeżeli nie masz Facebooka i nie masz iluś znajomych na Facebooku, to trochę nie istniejesz. Nie masz Facebooka, jesteś no-name'em. Dlaczego nie odbierasz moich telefonów? Nie słyszałem, jak dzwoniłaś. Nie mogłabyś po prostu o tym wszystkim zapomnieć? Ile razy mam cię przepraszać? Wiesz co, Janek? Po prostu wracaj do tej pomponiary. Uważam, że Lila jest zagubioną dziewczyną. Trochę pozbawioną poczucia bezpieczeństwa. Ona jest inteligentna, jest trochę przebiegła. Jak sobie coś postanowiła, to jest pewna i brnie do końca, do swojego celu i idzie tak po tym wszystkim po trupach. I ona ma ten konkretny cel wyznaczony. Właściwie on jest skierowany do Janka, że Janek ma jej udowodnić, że ją kocha. Czemu ta mała sprawa ma zniszczyć to, co jest między nami, co? Lila, przecież ja cię ciągle kocham. Ciekawe w tym filmie jest to, że od samego początku aż do samego końca wydaje mi się, że nie wiadomo tak do końca, co się dzieje. Z jakiejś zwykłej historii to wszystko ewoluuje do dramatu psychologicznego, do jakiejś historii kryminalnej, w którym dzieją się rzeczy, które tak naprawdę nie powinny się dziać, zwłaszcza wśród nastolatków. Tworzy się jakaś taka dziwna, ciężka atmosfera do zniesienia dla każdej postaci w tym filmie. Chciałabym, żeby każdy widz, który wyjdzie z kina, później miał moment refleksji, czy naprawdę jest taki problem i czy ja przypadkiem nie mam takiego problemu. Co ty mówisz? Chodzi. Jak to, o co wychodzi? Przecież mówię, że to zrobiłem! Cześć, nazywam się Eliza Rycembel i zapraszam was do kin na film Obietnica. Kocham cię. No zawsze.